Dzień dobry Państwu, witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej, konferencji telewizyjnej, w której uczestniczą wraz ze mną moi goście. Cieszę się bardzo, że w Ostrowcu znaleźli się pan prezes Krzysztof Lipiec, poseł na Sejm, szef Świętokrzyskiej Organizacji Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Marek Kwitek. Oczywiście jest także ze mną pan senator Jarosław Rusiecki. Dzień dobry. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa i w kilku słowach powiem, jaki jest cel dzisiejszej konferencji. Niedawno minęło 100 dni funkcjonowania rządu pani premier Beaty Szydło. Zwykle te 100 pierwszych dni podlega szczególnej ocenie i mówi się wówczas, czy zapowiedzi, które były przedkładane w czasie exposé, były realizowane, czy był to dobry okres, okres efektywny, okres skuteczny. I z całą pewnością chciałbym powiedzieć, że te 100 dni to były okresem bardzo wytężonej, bardzo ciężkiej pracy zarówno rządu pani premier Beaty Szydło, jak i parlamentu. Był to okres ciężkiej pracy, ale pracy, która przyniosła bardzo konkretne, bardzo wymierne efekty. Ustawy, które wprowadził Sejm, ustawy, które trafiły do Sejmu jako projekty poselskie, ale także jako projekty rządowe, służą temu, aby państwo funkcjonowało lepiej, a przede wszystkim służą temu, aby Polakom lepiej się żyło. Wśród tych ustaw, które chciałbym tu szczególnie wymienić, jest ustawa, która daje polskim rodzinom bardzo mocne wsparcie w postaci kwoty 500 zł na dziecko, w zależności od tego, jaka jest sytuacja ekonomiczna rodziny, może być to już na każde pierwsze dziecko, bądź na każde drugie dziecko, jeżeli nie jest tam spełniony ten warunek progu dochodowego. Ta ustawa ma cele bardzo ważne. Wielokrotnie podkreślaliśmy, w jakiej trudnej sytuacji demograficznej znajduje się Polska. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że pod względem liczby rodzących się dzieci znajdujemy się pod koniec państw świata, gdzieś na początku trzeciej setki. To wszystko przyniesie nam ogromne problemy w przyszłości, bo będziemy społeczeństwem starzejącym się, będziemy społeczeństwem, gdzie będzie problem ze znalezieniem pracowników, będzie problem dla ZUS-u, bo nie będzie miał kto płacić składek i dlatego powstrzymanie tego fatalnego trendu demograficznego jest bardzo ważne. Dlatego ta ustawa 500+ ma zachęcić Polaków do tego, aby mieli dzieci. Drugą taką ustawą, bardzo ważną ustawą, która znalazła się w programie Prawa i Sprawiedliwości, jest ta ustawa zmieniająca przepisy ustawy o systemie oświaty, która przywraca swobodny wybór rodzica w decydowaniu o tym, czy jego dziecko pójdzie do szkoły mając lat 6 czy 7. Jak Państwo pamiętają, kilka lat temu wprowadzono obowiązkową edukację dzieci 6-letnich. Spotkało się to z ogromną krytyką i ogromnym oporem setek i milionów tysięcy polskich rodziców, którzy chcieli sami decydować, jaka będzie edukacja ich dzieci. I realizując program Prawa i Sprawiedliwości, parlament i rząd, Ministerstwo Edukacji Narodowej wróciły do tego dobrego sposobu, w którym to rodzic będzie decydował, czy posłać dziecko
w wieku 6 lat, bo będzie miał takie prawo, czy też skorzystać z tego, że obowiązek edukacji rozpoczyna się dopiero w wieku lat 7. Zrealizowaliśmy w ten sposób nasz bardzo ważny punkt programu wyborczego, bo chcemy słuchać Polaków, chcemy odpowiadać na ich głosy i chcemy, aby to obywatele decydowali o tym, co będzie w Polsce realizowane. O wielu innych ważnych ustawach, które w tym czasie zostały wprowadzone, opowiedzą moi koledzy i oddaję w tym momencie głos panu Krzysztofowi Lipcowi. Bardzo dziękuję. Ja może poruszyłbym ważną kwestię, ważną z tego względu, że akurat dla północnej części województwa świętokrzyskiego, tej najbardziej w województwie świętokrzyskiej jeszcze uprzemysłowionej, jest pewnego rodzaju szansa, o której mówiliśmy również w kampanii wyborczej, odtworzenie centralnego okręgu przemysłowego wzdłuż Doliny Kamiennej. To by była rzecz, która pięknie by się wpisywała w naszym przekonaniu również w plan pana wicepremiera Mateusza Morawieckiego. I o to będziemy zabiegać, będziemy czynić starania. Ja myślę, że tutaj takim dobrym atutem w północnej części województwa świętokrzyskiego jest specjalna strefa ekonomiczna, nad czym pracujemy również, aby te ważne zadania, te ważne przedsięwzięcia, korzystając z dorobku lat wcześniejszych, można było wdrożyć w północnej części województwa świętokrzyskiego, od Końskich począwszy, poprzez Skarżysko, Starachowice, Ostrowiec, Sandomierz i w Lubelskim i w Podkarpackim kończąc, bowiem to powinny być takie programy ponadregionalne. One wówczas mają dużą szansę na to, aby zyskać wsparcie ze środków unijnych. I ja przypomnę ten plan pana premiera Morawieckiego, który hasłowo został sprowadzony do biliona złotych na rozwój polskiej gospodarki, jest rzeczą bardzo realną. Pan premier Morawiecki, kiedy promował ten program, mówił właśnie o tym, skąd te pieniądze powinny pochodzić. I te pieniądze są. To są środki z Unii Europejskiej oraz ogromne środki, które dzisiaj są w kieszeniach ludzi zamożnych, ludzi, którzy zajmują się biznesem i boją się, bali się przynajmniej w latach wcześniejszych czynić inwestycje tymi własnymi środkami. Dzisiaj, kiedy jest jasna i zdecydowana zapowiedź polskiego rządu, sądzę, że te pieniądze będzie można wyjąć, że tak powiem, z przysłowiowych skarpet i zainwestować tak, aby rzeczywiście można było przyczynić się do wzrostu rozwoju gospodarczego. I jest to możliwe. To oczywiście będzie wymagało również zmian w wielu ustawach. Myślę, że tutaj przede wszystkim ustawa o rozwoju regionalnym powinna być na pierwszy rzut rozpracowana, ale również jest zapowiedź ze strony pana premiera o bardzo konkretnej nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych, która zawsze kładła się cieniem na naszym rozwoju gospodarczym. Wiemy, ile przy tym wszystkim było patologii. Jest zapowiedź wniesienia do Sejmu takiego projektu ustawy i sądzę, że to będzie również taki dobry prognostyk ku temu, aby można było te wszystkie patologie z życia publicznego wyeliminować. Proszę Państwa, rozwój gospodarczy to rzecz, która najbardziej leży na sercu Prawu i Sprawiedliwości, rządowi pani premier Beaty Szydło. Tutaj również ze strony parlamentarzystów rząd będzie miał bardzo duże wsparcie, ale raz jeszcze pragnę mocno podkreślić, że nam zależy tutaj na tym, aby przywrócić dawny blask, dawną świetność tych północnych terenów województwa świętokrzyskiego, bo tu drzemie potężny potencjał. Ten potencjał jest również usytuowany w ludzkich zasobach i czas na tę dobrą zmianę również na terenie województwa świętokrzyskiego, abyśmy mogli tym wielkim osiągnięciem, jakim jest pozyskanie również dobrego klimatu w Unii Europejskiej. Ja przypomnę tutaj tak zwany fundusz Junckera, o czym mówiliśmy również.
również i w kampanii wyborczej bardzo mocno tę sprawę podkreślał również pan prezydent Andrzej Duda. Mówił o tym m.in. w Ostrowcu. Dokładnie wczoraj minął rok temu, wtedy kiedy był kandydatem na urząd prezydenta i w tamtym czasie naszym przedstawicielem w Parlamencie Europejskim, właśnie o tym bardzo dokładnie mówił. Jestem przekonany, że dzisiaj dysponując takim silnym wsparciem możemy tutaj poczynić wiele na terenie ziemi świętokrzyskiej, ale do tego potrzebni nam są również ludzie, ludzie dobrej woli, którzy będą wspierać te dobre działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ja chcę nawiązać również do tego, co mówił pan poseł Krzysztof Lipiec, do planu premiera Morawieckiego. Jednym właśnie z tych sześciu takich głównych punktów jest również kwestia związana z rozwojem rolnictwa. Rzeczywiście stan polskiego rolnictwa po 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego jest w stanie niedobrym. Wykazuje to przede wszystkim też i audyt dokonywany w tym momencie w samym resorcie rolnictwa. Ostatnie informacje prasowe są bardzo bulwersujące, jeśli chodzi o kwestie agencji ARiMR-u, gdzie przyznawano potężne nagrody dla dyrektorów departamentów regionalnych, mając ogromne problemy również we wdrażaniu programu informatycznego. Praktycznie 2 tygodnie przed objęciem funkcji przez ministra Krzysztofa Jurgiela wcale nie było pewne, że dopłaty będą wypłacane. System, który miał wcześniej już zafunkcjonować, z chwilą objęcia tego resortu przez ministra Jurgiela, jego praktycznie nie było. W tym momencie dzięki determinacji, można powiedzieć, doszło do wprowadzenia przynajmniej jego części. Ostatni etap będzie dopiero wprowadzony w kwietniu, a system miał zadziałać już w październiku. Tu można wręcz posądzać poprzedniego ministra o pewnego rodzaju nawet wręcz dywersję, bo z chwilą objęcia rządów przez Prawo i Sprawiedliwość rolnicy mogli nie otrzymać zaliczek, jeśli chodzi o dopłaty obszarowe. I my dążymy do tego, żeby przede wszystkim odbiurokratyzować te agencje, połączyć je, żeby one były bardzo, bardzo sprawne. I w to wszystko właśnie wpisuje się też plan premiera Morawieckiego. Będziemy dążyć do tego, aby był zrównoważony rozwój, aby wreszcie doprowadzić do wyrównania w pewnej perspektywie oczywiście poziomu życia mieszkańców wsi i mieszkańców miast. Doprowadziliśmy do tego również, że ustawa, która miała obowiązywać od nowego roku, jeśli chodzi o obrót ziemi, została przesunięta do 30 kwietnia. W tym momencie ten projekt już niedługo trafi pod obrady Sejmu, jest po konsultacjach społecznych, gdzie między innymi w tej ustawie mówimy wyraźnie, że podstawą ustroju rolnego w Polsce jest gospodarstwo rodzinne. Na 5 lat będzie wstrzymana obrót ziemią, czyli sprzedaż tej ziemi. Podstawą będzie dzierżawa. Chcemy, aby te zasoby będące w Agencji Nieruchomości Rolnych były podstawą do tworzenia, powiększenia gospodarstw, ale ta ziemia ma być podstawą dla gospodarstwa rolnego, a nie do obrotu spekulacyjnego. W tym okresie ponad 200 tysięcy hektarów trafiło w ręce właśnie kapitału spekulacyjnego. Chcemy, aby również stworzyć wreszcie ustawę zasadniczą, jeśli chodzi o ustrój rolny, by te wszystkie kwestie bardzo jasno określić. Sytuacja na rynkach rolnych jest fatalna, dlatego nawiązując do tego, co mówił pan poseł Andrzej Kryj, chcę stwierdzić, że gro środków, bo prawie 50% trafi do polskich rodzin właśnie mieszkających na wsi. Jest to ogromne wsparcie, bo wiemy, jaka jest sytuacja na wsi pod kątem bezrobocia, że polska wieś niestety się starzeje. Mnóstwo osób też poszukuje pracy poza granicami kraju, a więc to wsparcie
w demografii jest również bardzo ważne dla polskiej wsi. Również zbyt późno przyszło wprowadzenie ustawy, jeśli chodzi o wzmocnienie nadzoru kuratora, bo w tym momencie, jeśli chodzi o tworzenie sieci szkół, analiza tej sieci szkół, kurator ma możliwość już, można powiedzieć, wprowadzenia swojego weta. Oczywiście z tego weta będzie korzystał w sposób bardzo ostrożny, niemniej jednak kilkaset szkół w naszym województwie niestety przeszło albo zostało zlikwidowanych, albo przeszło w ręce stowarzyszeń, a wiemy, że tam nauczyciele często sami o sobie mówią, że są nauczycielami drugiej kategorii. Pracują na kodeksie pracy, pracują przy zwiększonym pensum i pracują niestety przy bardzo niskich zarobkach, bo to jest kontrakt, nie liczy się tam ani mianowanie, ani dyplomowanie i za tą samą pracę są inaczej wynagradzani, mają o wiele większe pensum i w tej materii trzeba też będzie poczynić starania, by nie było takiego podziału na nauczycieli, którzy pracują w szkołach prowadzonych przez organy samorządowe i organy, które są często właśnie tymi stowarzyszeniami nauczycieli i rodziców. Także tego typu działania są bardzo ważne. Dla mnie niepokojącym wszystkim było to, że kiedy następowało podsumowanie 100 dni rządu pani premier Beaty Szydło, praktycznie od opozycji, nie otrzymaliśmy żadnego dobrego słowa. Było wszystko krytykowane w czambuł, ale myślę, że sami Polacy, społeczeństwo dostrzegają te dobre zmiany i tego typu krytyka utwierdza nas w przekonaniu, że akurat kierunek obrany jest właściwy. Szanowni Państwo, ten kierunek jest na pewno chyba dobry. Potwierdza to dzień wczorajszy na Podlasiu. Wczoraj w okręgu suwalsko-łobrzyńskim odbyły się wybory uzupełniające, gdzie naszym kandydatem była pani minister Anna Maria Anders i w wyborach uzupełniających pokonała 5 konkurentów z różnych komitetów wyborczych. My to odbieramy jako wsparcie przez nie tylko społeczność Podlasia, ale też i klimatu, który wśród polskiego społeczeństwa dominuje. Ten jazgot, który czyni opozycja w Sejmie i w innych miejscach, no nie daje spodziewanych rezultatów. My natomiast od samego początku, za co jesteśmy mocno atakowani, realizujemy swój program wyborczy i te zmiany ustawowe, które były przeprowadzone w ostatnich 100 dniach, są najlepszym tego świadectwem. Dołączyłbym do tych w skrócie opisanych ustaw ustawę o podatku bankowym, która od początku lutego jest ustawą obowiązującą, a dotyczy instytucje bankowe, instytucje finansowe, których aktywa są większe niż 4 miliardy złotych. Do tej pory najczęściej banki zachodnie w polskich warunkach miały bardzo dobre możliwości uzyskiwania zysków. Opodatkowanie wynagrodzenia menadżerów, którzy uzyskiwali dochody na poziomie kilku milionów złotych, to kolejna ustawa, która była bardzo pozytywnie odbierana przez społeczeństwo. Ale i o tej gospodarce, o której wspominali już panowie posłowie, nie zapominamy. Jest w tej chwili w konsultacjach społecznych ustawa o 15-procentowym podatku CIT, który ma poszerzyć możliwości działania szczególnie małych i średniej przedsiębiorczości. Przypomnę również, że w miesiącu marcu do polskich emerytów i rencistów trafiły dodatkowe dochody, które
są też przykładem, chciałem na to zwrócić bardzo mocną uwagę, dobrej realizacji polskiego budżetu. Budżet został kilka dni temu przez pana prezydenta podpisany, a działalność instytucji podatkowych potwierdza to, że w miesiącu styczniu nastąpił wzrost dochodów o 2 miliardy złotych. To świadczy o tym, że i dobrze budżet jest zaplanowany i te działania, które zostały wprowadzone przez ministra finansów, przynoszą spodziewane efekty. Chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do ustawy Rodzina 500+ i przełożyć ją trochę na ostrowieckie warunki. Z informacji, które posiadam, warto zauważyć, że na ostrowiecki rynek w ciągu roku trafi do naszych rodzin od 27 do 30 milionów złotych. Trafi to za pośrednictwem rodzin, gdzie 6-7 tysięcy dzieci będzie mogło uzyskać to wsparcie z rządowego programu Rodzina 500+. To jest niebagatelna kwota na biedne ostrowieckie rodziny. Te pieniądze trafią i myślę, że zostaną bardzo dobrze wykorzystane przez ostrowieckie rodziny. O jeszcze jednej rzeczy chciałbym Państwu tu lokalnej zwrócić uwagę. Mianowicie tydzień temu w sobotę pan premier Mateusz Morawiecki odbył wizytę w Brukseli, gdzie bardzo mocno akcentował sprawy trudnej konkurencji na rynku stalowym. To dotyczy i naszej ostrowieckiej huty, i sprowadzania na rynek polski, na rynek europejski taniej stali z Białorusi, z Rosji, z Ukrainy, z Chin, gdzie ceny są dumpingowe i konkurowanie z takim produktem jest niezwykle trudne dla polskiego hutnictwa, w tym huty stali w Ostrowcu. Na to również zwracaliśmy uwagę na specjalnie zwołanej Sejmowej Komisji do Spraw Gospodarki i Rozwoju, gdzie byli obecni dwa tygodnie temu przedstawiciele Celsy Huty Ostrowiec, zarówno związkowcy z Solidarności Hutniczej, jak i przedstawiciel dyrekcji zakładu, gdzie zwracano uwagę na tę trudną sytuację, jaka dzieje się na rynku europejskim. Ta sytuacja ma jeszcze inny niebezpieczny walor, mianowicie to, że ceny energii elektrycznej dla takich przedsiębiorstw energochłonnych, jaka jest huta, są nierównouprawnione z funkcjonującymi tego typu hutami na terenie Unii Europejskiej. I na to w czasie tej komisji ja zwracałem uwagę, związkowcy, przedstawiciele Izby Gospodarczej Hutnictwa. Też przypomnę, że kilka tygodni temu hutnicy z Ostrowca w Brukseli manifestowali swój sprzeciw właśnie w tej sprawie. Ten czas ostatnich 100 dni to jest czas wspólnego działania parlamentu, gdzie większość posiada Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica, i aktywnego działania rządu pod przywództwem pani premier Beaty Szydło. Realizujemy swój program i jak w ostatnim wywiadzie pani premier Beata Szydło powiedziała, że nikt nic nas z tej drogi nie sprowadzi i będziemy realizować plan dobrej zmiany. Oprócz tych ustaw, o których w tej chwili mówiliśmy, wskazać można szereg innych ustaw bardzo ważnych. Ustawę medialną, ustawę o prokuraturze, ustawę o policji, ale dwie ustawy, o których tutaj wspominaliśmy wcześniej, mianowicie ustawa Rodzina 500+,
i ta ustawa znosząca obowiązek szkolny dzieci sześcioletnich, one dotyczą ogromnej części polskiego społeczeństwa. Czasem zdarza się, że przedstawiciele niektórych samorządów, szczególnie w dużych miast, mówią, że będą problemy z wprowadzeniem tych przepisów. Ja uważam, że dobry samorząd poradzi sobie bez problemu z wprowadzeniem tych przepisów. W przypadku ustawy Rodzina 500+, po raz pierwszy zdarzyło się tak, że w ślad za zleceniem zadań samorządy dostaną wystarczające środki na to, by te zadania były realizowane. Dodatkowo pozwoli to na zatrudnienie osób, które będą się tym programem zajmować. Tych środków będzie kilkaset milionów złotych w skali całego kraju, a więc kwota niemała. Oprócz tego pracownicy ośrodków pomocy społecznej biorą udział w szkoleniach przeprowadzanych przez administrację państwową i oni doskonale będą wiedzieli, jak te problemy rozwiązywać. Będą wiedzieli, w jaki sposób mają być składane wnioski, w jaki sposób mają być opracowywane, komu te pieniążki będą się należały. Podobnie sytuacja ma się z ustawą, która znosi obowiązek szkolny dzieci sześcioletnich. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny poradnik dla rodziców, który trafił tutaj do samorządów, do placówek oświatowych i w tym poradniku jest bardzo precyzyjnie wyjaśnione, w jaki sposób w tej chwili będzie realizowany ten obowiązek, jak będzie realizowane prawo do edukacji szkolnej dziecka sześcioletniego, bo te dzieci sześcioletnie przestały mieć obowiązek pójścia do szkoły, natomiast nikt nie zabiera rodzicom i nie zabiera im tego prawa. Mogą realizować to prawo i nikt tego im nie może zabronić. Są pokazane także w tym poradniku sytuacje szczególne, kiedy dziecko rozpoczęło już naukę, a rodzice widzą, że jego dojrzałość szkolna nie jest na tyle wystarczająca, żeby sobie poradziło w dalszych latach edukacji, co wtedy zrobić, jak powstrzymać na kolejny rok ścieżkę edukacyjną i to wszystko, proszę Państwa, powinno być rodzicom przekazane. Uważam, że nie powinno być tu żadnych problemów. Myślę, że samorządy sobie z tym świetnie także poradzą.